Siema, nagrywamy odcinek, w którym to widzowie zadają mi pytania i albo na nie odpowiem, a jeśli na nie nie odpowiem, to robię wyzwanie, mam 10 wyzwań i każdy z widzów wybiera sobie jeden z tych 10 numerków i pod każdym numerkiem kryje się jakieś wyzwanie. Tak naprawdę, gdy ten filmik jeszcze nagrywam, to nie ma tych wyzwań, muszę je wymyślić. No więc trochę się zagalopowałem, ale wszystko będzie przygotowane i wyzwania w tym odcinku też zrobię. Jeśli wszystkich tutaj nie nagram, no to pewnie ktoś tam jeszcze się dogra, bo nie wiem, czy wszyscy mieli czas, aby wystąpić w tym filmie o tej godzinie, bo nagrywamy to w niedzielę. Jeśli taki filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na Instagrama, TikToka i inne social media. Widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek, o ile się uda coś nagrać. Trzymajcie się i miłego oglądania wam życzę. O, dycha jesteś. Ten, bo ja już nagrywam. A chcesz z kamerką być czy bez? Bo jesteś bez. Dobra, widzowie, dycha się pokazuje. O, dycha się pokazał. Mam do ciebie takie pytanie. Jesteś ogólnie pierwszą osobą, no. Kiedy pierwszy raz napiłeś się alkoholu? A, to akurat łatwe pytanie. Pierwszy raz alkoholu napiłem się w wieku może 13-14 lat. Czyli w sumie w twoim wieku. A co, piłeś czy nie piłeś? Próbowałem, ale... No to ja też w takim wieku próbowałem. Chyba, że jeszcze jakieś chcesz bonusowo jedno na szybko. No to chcę. To bonusowe pytanie od dychy jeszcze będzie. No, cipałeś czy nie? Nie, nie widzę w życiu, nie. No, a nawet nie próbowałem nigdy w życiu jakichś tam narkotyków. Hejka, Manki. Hej. Z nami jest Manki. I Manki, zadaj pytanie, jesteś drugą osobą. W sensie, słucham? No jesteś jakby drugą osobą w odcinku i teraz musisz... No tak, no to zadaję pytanie... No. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie? A z całego życia? No, z całego życia. A, to Donald the Pixa. A, okej. Kogo najbardziej cenisz i... Ej, ale to, ej, czekaj, bo to jedno pytanie miało być, wiesz? A, dobra. Ale jak chcesz, dobra, to możesz bonusowo jeszcze drugie zadać, bo wcześniej jak były tycha, to też zadał mi bonusowo drugie pytanie. To możesz jeszcze drugie zadać. Dobra, no to kogo najbardziej cenisz i podziwiasz i tak w sumie, no to za co nie? O kurde, to ciężkie trochę pytanie jest, bo tak naprawdę, no, jeśli chodzi o YouTube'a, no to każdy YouTuber, każdego podziwiam, no bo to jednak trzeba mieć chęci, czas i wszystko, pomysły na nagrywanie, ale no można powiedzieć, że rodziców, o. No dobra, no to dzięki. Siemka. Manio. Siemano. Ogólnie jesteś trzecią osobą, ci powiem. Jeszcze żadna osoba nie zadała mi takiego pytania, abym mógł robić wyzwanie w odcinku. Więc możesz mi zadać, Ponczuś, jedno pytanie. To się nagrywa. To się wszystko nagrywa, to się kameruje. O kurczę, jak no. Miałaś z Natalią, to czy się... Po prostu jak widziałeś jakąś dziewczynę, czy ona ci się podobała i próbowałeś do niej zagadać. A czy w trakcie, jak byłem z Natalią, to próbowałem do innej zagadać? Tak. Ale tak, że napisać do niej, czy w realu zagadać, że podejść i pogadać? Powiem ci, to jest chyba najcięższe pytanie ze wszystkich, które teraz zadałeś. Nie spodziewałem się takiego pytania, więc wiesz co ci powiem? Ja może bym wyzwanie zrobił. Ciężkie pytanie mi zadałeś. Dobra, to słuchaj, to masz, ogólnie jest taka lista, 10 wyzwań. Ty ich na razie nie znasz, będą wszystkie w odcinku, więc musisz wybrać jakąś liczbę od 0 do 10. Które wybierasz? 5. 5. Dobra, to czekaj, ja sobie ciebie zapiszę w notatniku, że 5. Dobra, to dzięki wielkie za pytanie. Dzięki, trzymaj się miłego. A kurde, patrzcie co się stało, że mnie zwrócił uwagi mi sos się na spodnie. Patrzcie kurde, ja ole. Tu masz sos, mam tu, o. Kurde. Raz, dwa, trzy. Jeszcze nie połknąłem. Jeszcze nie. O, zaczyna trochę palić. Ale tylko trochę, nie jest źle. Nie, jest git. On jest zimny. Z lodówki nie szczypie tak jak normalnie stał ciepły. Jest git. Myślałem, że będzie gorzej. Trochę pali. Siema, pulciasta. Ogólnie jesteś czwartą osobą i już mam jedno wyzwanie do zrobienia, więc możesz zadać mi jakieś pytanie. Dobra, czy jedno pytanie, tak? No jedno, no. Dobra, no to wolałbyś zerwać z Natalcią, czy dostać 1 000 000 złotych, ale jakbyś jakby dostał ten 1 000 000 złotych, to nie możesz jakby wrócić do Natalci, wiesz co chodzi? Szczerze ci powiem, 1 000 000 złotych, a Natalcia, jakby było więcej niż 1 000 000, to bym wybrał 1 000 000. Okej, czyli jakby wybrałbyś Natalcię jakby. No tak, chyba że byłoby więcej hajsu, to bym wybrał hajs. Zalukuj ci na hajs. Nie na hajs, ale no wiesz o co chodzi. Jak? No jak nie, no. No dobra, masz rację. Dobra, pulciasta, to dzięki za pytanie jeszcze raz. Pozdro YouTube'a. No pozdro YouTube'y. Dobra. Siema. Ty, ale przecież ja czekam na kolejną osobę. Ja jestem inną osobą. Jak inną osobą? Przecież z tobą przed chwilą gadałem. Cześć, pikuś. Jesteś piątą osobą na ten odcinek. Zadaj mi pytanie. Jakie przygotowałeś na odcinek? Jak tam twoja nowa dziewczyna?
Jeszcze raz, jak moja nowa dziewczyna? Dobrze się trzyma. No, mogę ją kiedyś pokazać, nagram z nią odcinek. Ale to tak wiesz, żeby Natalcia nie wiedziała, bo teraz mam dwie. No dobra, dzięki za pytanie, pikuś. Siema, Milo. Możesz mi zadać jedno pytanie. Okej, no to moim pytaniem do ciebie będzie: dlaczego zacząłeś streamować na YouTubie? Streamować zacząłem, bo od małego interesowałem się YouTubem, filmikami. A do tego, jak można było zacząć coś takiego jak streaming, to spodobało mi się to. Bo po pierwsze, na żywo możesz sobie pogadać z widzami, pograć w gierki, coś niecoś zarobić, no właśnie nie ma co oszukiwać, zawsze donaty są spoko. No i to chyba tyle. Jeszcze coś, czy to wszystko? Bo mogę, możesz jeszcze jakieś bonusowe pytanie mi w sumie zadać. Kto był przyczyną takich, wiesz, no, streamowania na YouTubie? Streamowania? A to w sumie może od Kamila lepiej się nawet wzięło. Okej. Dobra, to dzięki za pytanie, Milo. Ej, Maciek, kim jesteś? Czemu? Pulciasta, ja wiem, że to ty. Jaką pulciasta? No przecież to nawet słychać. Ej, ale serio, bo już 10 minut odcinka, potem weź to wycinaj. Pulciasta, nie podtrzymaj się, k***a. Czekaj, bo Miga coś napisał. Musisz włączyć i wyłączyć kompa, prąd, co za skurwysynek. Mogę później trochę lub nagram ci, jak dostanę prąd. Boneta też nie mam, a korzystam z darmowego na ten. A to jest taki słaby, ale będzie odcinek. I w ogóle dzwoni taki ton, on jest w kościele. Dobra, widzowie, mamy siódmą osobę, Maciek. Maciek, daj mi jakieś pytanie, jesteś siódmą osobą. Siema, siema. Dobra, jakie masz pytanie? Nie wiem. No jakiekolwiek, fajne żeby było. Dobra, kochasz swoich widzów? No, kocham swoich widzów całym sercem. Teraz na kamerce pokazuję, jakbym was wszystkich objął. Czyli tak, oj, bym was tak przytulił zajebiście. Zapił. Co bym, nie, zabić bym nie zabił. Zapiął. Aha, zapiął. Nie, no nie będę zapinał widzów, bez przesady. Dobra, Maciek, to dzięki ci za pytanie. Siema, widzowie, dogrywam się jeszcze z kamerki. Jest dzisiaj 28 marzec i idziemy sobie na serwer Discord, bo jeszcze mamy dwie osoby, które zadają mi pytania. Siema, Pato Streamer. No, halo. No, siema. Ogólnie chyba jesteś ósmą osobą na odcinek i ja go dogrywam teraz jakby. I no, możesz mi zadać pytanie. No, spoko. Co dla mnie przygotowałeś? Czyli ja bym chciał zadać, jakie zauważasz swoje pozytywne i negatywne cechy? A, no ale to chodzi ogólnie czy na YouTubie? No ogólnie. No to ogólnie to chciałbym schudnąć, a nie mogę, to jest negatywna rzecz. I w sumie to, że nieraz mi się nie chce nagrywać odcinków, to też jest negatywna rzecz. A pozytywne to takie, że jak już chce mi się coś, to raczej to realizuję w 100%. Aha. Tak odpowiedziałem na pytanie, chyba o to chodziło, czy o coś innego jeszcze chodziło? No o to chodziło. To dzięki wielkie za pytanie. Pozdrawiam, pa. Dobra, jesteśmy widzowie, jest ze mną Fabix, jesteś chyba dziewiątym widzem. Co dla mnie przygotowałeś, Fabix? Witam widzowie. No to ja bym chciał ci serdeczkowi zadać takie pytanie. No dobra, no jestem przygotowany. Może nie zrobisz wyzwania, ale chcę się dowiedzieć. Dobra. To jaka jest jedna rzecz, której nie zrobiłeś w przeszłości i tego żałujesz? Jedna rzecz, której nie zrobiłem w przeszłości i tego żałuję? Tak, tak. Ale czekaj, jak jej nie zrobiłem, to czego mam żałować? Weź jeszcze raz to, bo... jeszcze raz, bo nie mogę, głowa mi wybuchła. Jaka jest jedna rzecz, no, której nie zrobiłeś w przeszłości? Może tak, lepiej. Jedna rzecz, której nie zrobiłem w przeszłości? I... Twoja. A to nie wiem, czy jest taka rzecz szczerze. No to nie, no, chciałbym schudnąć. Tego nie zrobiłem. No, dobra, tak. To dzięki, Fabik, za pytanko. Było skomplikowane, ale powiedziałem. Dobra, Kiton jest ostatnią osobą w odcinku. Siema, Kiton. I możesz zadać swoje pytanie. Skąd pomysł na nick twój? A to chyba w Q&A jakimś mówiłem, że to chyba z kolega mi wymyślił albo koleżanka, już nie pamiętam. Ale to się wzięło chyba też mi się wydaje trochę od CDS-u. No i taki w sumie jest geneza nicku, ale też w Q&A w sumie mówiłem, jak to dokładnie powstało. A nie wiem, który to był Q&A, czy ten pierwszy, czy ten drugi, bo tam kilka było. To twoje pytanie było, jaki ton? Tak. Dobre pytanie. Nie, no dobre pytanie na zakończenie, bardzo proste. To dzięki ci wielkie za pytanko. No i tyle. Elo.